Unikatowy pstrąg marmurkowy. To jest ryba, na którą dzisiaj nie będę polował, ponieważ ja bym bardzo chciał złowić medalowego karpia albo jakiegoś dużego suba. No dobra, no to tyle słowem wstępu. Dzisiaj lecimy na rzekę Tyber. Dokładnie tak. Jak widzicie, zarobiłem trochę pieniędzy. Już nie jest na minusie. Już mam kasę, żeby tutaj pojechać. A jak ktoś lubi tą serię, to może pamięta, że w poprzednim odcinku kupiłem sobie karpiówkę właśnie tutaj. No i jest pewien problem, którego niestety nie przewidziałem, bo to jest moja pierwsza karpiówka w tej grze. Otóż nie można na nią założyć dzwoneczków, a podpórki z sygnalizatorami brań zaczynają się dopiero od 41 levela. No więc nie ma chyba innego sposobu, żeby je zdobyć, ale myślę, że uda się zauważyć branie, patrząc na żyłkę. A przynajmniej mam taką nadzieję, więc sobie dzisiaj spróbujemy złowić tego karpia. I tutaj jest jeszcze jedna wędka i tutaj może będę polował na suma. Albo na jakąś inną rybę, za którą dostanę dużo pieniędzy, bo to jest w sumie mój cel, żeby zarobić. Więc będą potrzebne na pewno żywce shiner. Tak, o. Tutaj muszę sobie powywalać jakieś rzeczy. Tylko co by tutaj założyć na tą karpiówkę? Na co on by tam brał? Bo nie mamy dokładnie napisane, na jaki smak będą te karpie brały. Może orzech tygrysi sobie spróbuję. Sadzę do plecaka. O, mam jeszcze trochę miejsca w plecaku, więc jeszcze coś można sobie tutaj dowalić. Na przykład halibut. Tutaj oczywiście obowiązkowo musi pójść duży hak i żywiec shiner. A tutaj musi pójść jeszcze spinning, na wszelki wypadek. No dobra, no to wygląda na to, że już jesteśmy tutaj całkiem nieźle przygotowani do wyprawy na tą rzekę Tyber. Siatka 70 kg, powinno być dobrze. Ja chcę kupić licencję zaawansowaną, żeby nie wypuszczać żadnych medalowych ani nic. No i co, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem, bo jak zapomniałem, no to będzie przypał. O kurde, jedziemy, jedziemy. Co tam nas czeka? Nie mam pojęcia. No, to jest jakaś, no, rzeka, no, bo rzeka Tyber, no to rzeka. Dużo miejsc mamy, w których możemy stanąć i nie wiem w sumie, które wybrać. Bo pierwszy raz tutaj jestem. Czas musimy sobie, będziemy musieli sobie przesunąć tutaj gdzieś, żeby brania były. Tutaj, tutaj, jedziemy. Tak, tak, no to lecimy. Jesteśmy. Okej, trochę tak tutaj zamglone to jest, ale dobre. Tu jest jakiś murek. Ogólnie fajnie, tylko ten czas od razu musimy sobie przesunąć. Tak, gdzieś tutaj. O, od razu lepiej. Wszystko ładnie widzimy. No to co, rozstawiamy się. Jestem ciekawy, co mnie tutaj czeka. Podpórka leci i pierwsza wędeczka tutaj, żywiec shiner. Nie powinniśmy mieć zbyt dużych problemów z wyholowaniem jakiejkolwiek ryby. No chyba, że suma takiego 16-kilowego, to możemy mieć problem. Na razie zobaczymy, czy jakieś w ogóle brania będę miał. Okej, pierwsza wędka leci na podpórkę. No i teraz tak, no i ta karpiuwa. Nie wiem, chyba będę ją w ręce trzymał i patrzył na żyłkę. Tak, możemy na początek spróbować. Pisaliście mi w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, że źle zrobiłem, że kupiłem tą karpiówkę. I ona mi się przyda dopiero na jakimś późniejszym levelu. I być może jest to rzeczywiście prawda. O, więc tak zrobię. I jak coś mi będzie brało, to będzie ciągnięcie za żyłkę. A tutaj będą mi dzwonić dzwoneczki na drugiej wędce. No dobra, no to teraz nam pozostaje czekać na branie. Zobaczymy, co nam tutaj weźmie na tej rzece Tyber. Mamy branie na dzwoneczkach. No to musimy odłożyć naszą wędkę. O, i to jest chyba jakaś mocna ryba. Spróbujmy, zatnijmy. No dokładnie, trochę hamulec, co jest większe. Nie, no ciągniemy ją, to nie jest nic gigantycznego. Ciekawe, ciekawe. O, o, nie, jednak walczy, jednak trochę walczy. No ja trochę nie rozumiem, dlaczego niby na tą karpiówkę dzwoneczków nie możemy założyć. No to nie jest zbyt realistyczne. No przecież się da, no, no przecież, no. Nie wiem, może jest jakiś szybszy sposób na pozyskanie tych sygnalizatorów brań. Jeśli jest, to koniecznie mi napiszcie. A jeśli nie, no to niestety będzie trzeba zaczekać z karpiowaniem. Ale tutaj mamy już rybę i zaraz ją będziemy mieli. I co to będzie? O, sum od razu, no pięknie. I to jaki piękny! Mój pierwszy sum pospolity, no i patrzcie, ile pieniędzy dostajemy. Niby nam trochę tego miejsca w tej siatce zajmuje, ale pieniądze są, więc zobaczymy, na ile mi się ta wyprawa zwróci. Zatrzymujemy pierwszą rybkę i to nie jest już nic małego, ale zarzucamy po następną. No tutaj największe sumy to jakoś około 16 kg mają, więc to jest naprawdę kawał ryby. Tam w ogóle jakieś ruiny widzę. Może sobie już pod koniec przejdziemy w jakieś inne miejsce, żebyśmy nie obserwowali tylko tego krajobrazu, którego tutaj widzimy. No bo miejsc jest naprawdę dużo. Ale dobra, czekamy na kolejną rybę. Kolejne branie na shinerka. No ciekawe, jak z tą karpiówką będzie, ciekawe. Rzeczywiście może trochę źle, że ją kupiłem. I mamy kolejną rybę i ciekawe, co to będzie. Bo na tego żywca shinera to naprawdę dużo tutaj ryb może wziąć. To jest jakaś trochę... To też może być sum.
Patrzcie, jak mi wędką drga. Ale to już nie są takie słabe wędki, jak kiedyś miałem. I tutaj już wyholujemy, no, każdą rybę z tego łowiska oczywiście. O, tam idzie ktoś. Czai się w krzakach. Patrzcie, obserwuje mnie z tych krzaków. Kurde. Żeby mnie nie okradł z wędek, bo to ta karpiuwa to naprawdę droga jest. A to coś czuję, że to będzie jakaś większa ryba, bo walczy naprawdę solidniej niż ta poprzednia. No tak, na pewno, to będzie coś większego. Też zapewne sum. O, gościu przyszedł. Nie okradaj mnie. Nie okradaj mnie, nie wiem co on robi. Dobra, musimy pompować. To jest sposób na duże ryby, że po prostu pompujemy sobie. Coś czuję, że to będzie taka ryba pod 10 kilo nawet. No bo to walczy solidnie. Żeby mi tutaj wędki zaraz nie połamała. Gonię tą rybę normalnie. Ona ucieka, ja za nią idę i ją gonię. Ale już jest blisko, już zaraz będziemy ją mieli. Stawiam 30 bitcoinów, że to jest sum. Tak, to jest sum. Wygrałem. Teraz pytanie, ile waży? Jak się tam szamocze w wodzie? Chodź tu, byku. Jest, mamy go. O, to jest medal już. Patrzcie. Ja... Co? Nie. To jest największa ryba, jaką w tej grze złowiłem. Jaki gigant. Ile kasy za niego dostajemy i ile doświadczenia. O kurde, nie spodziewałem się. W ogóle dzisiaj wbijamy kolejny level. No tylko, że on mi szybko wypełni miejsce w siatce, no ale walka była naprawdę solidna. Więc widzicie, ta wędka już sobie daje radę nawet z takimi dużymi rybami. Patrz na to, jaki gigant. No dobra, no to co, pana Suma zatrzymujemy, cieszymy się z niego. No i co z tą karpiówką, bo ja nie jestem pewien, czy tutaj jakieś branie zauważę. Chyba nie, ale dobra, na razie na tego shinerka sobie łowimy i jest dobrze. W ogóle możemy sobie dodać jedną bojkę za jednego bitcoina i dajemy go sobie na miejscu tego Suma, bo to był medalowy Sum. I on nam wziął tam i tam sobie zarzucimy teraz wędkę. O, ale brańsko. O, mamy, od razu pojechała ryba. Ciekawe, czy to będzie kolejny sum. No chciałbym też jakiegoś innego gatunku trochę tutaj połapać, nie tylko te sumy. I mam nadzieję, że nam się to dzisiaj uda. O, patrz, jak ten mi jedzie, o kurde. Może być ciężko tego wyholować. Może to będzie kolejny medal. No wreszcie coś się dzieje. Tak to już mi się nudzi. Co? Ta ryba wyskoczyła. To może nie będzie sum, bo sumy raczej nie mają w zwyczaju wyskakiwać. To może coś innego będzie. No ale jak mówiłem, to no bo na tym levelu, co ja mam teraz, to głównie się właśnie łowi na emeraldzie cały czas. I tam się wbija level, tam się zarabia pieniądze, no i to po jakimś czasie jest nudne już. No bo ile można tam łowić? A tutaj wreszcie coś się dzieje, jakieś duże ryby. Adrenalinka jest, fajne widoczki. No więc może mi się trochę ta gra odnudzi. Tak, no to nie jest sum, to jest coś, co wyskakuje. Jestem mega ciekawy, co to jest. Mam nadzieję, że wy też. No przy powierzchni leci, to jest... Pstrąg mi się wydaje, to może być jakiś pstrąg. Może unikat właśnie, bo to są unikaty. Jakby to był unikat, no to ja bym się bardzo cieszył. Tak, to jest jakiś pstrąg, wyskakuje. To jest medal. No medalowy, ale no to jest dużo też pieniędzy dostajemy. Za 3 kg więcej niż za suma. No dobra, no to fajnie, na razie jakoś mi tutaj ładnie idzie. To jest ten pstrąg marmurkowy. Na początku odcinka mówiłem, że na niego nie będę polował, ale wpadł. Ej, fajnie tutaj jest, może ja tutaj teraz będę przyjeżdżał zamiast na Emeralda, bo na razie myślę, że jest możliwość, że mi się zwróci ta wyprawa. Dobra, robimy tak do 40 kilo i myślę, że idziemy w inne miejsce. No i też mogłem sobie wziąć jakąś inną przynętę na karpia, na przykład jakieś kulki kaszymanny, to bym sobie na tą wędkę założył. No ale ja no czasami nie myślę, czasami, czyli zawsze. No więc na razie coś z tą karpiówką nie wychodzi. O, jest branie. Po długiej przerwie. Po tak długiej przerwie, że aż sobie spinning wyjąłem. I co mamy? Tu jakaś mała ryba. No tak, to jest raczej coś mniejszego. Ale dobrze, inny gatunek jakiś. A, sum. Aha. No to jednak ten sam gatunek i tu jakiś okropnie mały sumik. No to z takich się raczej niezbyt cieszymy. Coś teraz niby brania są najlepsze, ale jakoś tak jakby ustały. Teraz miałem mniej brań, więc mówię, sobie spinning wyjąłem i sobie trochę pospinninguję. O! I od razu mam rybkę tutaj. Kurde, ale ucieka. Skubana. Ja obstawiam, że jest to jakiś pstrąg, ale ta wędka mi się na spinning w ogóle nie podoba. W ogóle jakoś spinning w tej grze mnie nie pociąga zbyt mocno. Jakiś taki nudny mi się wydaje. Wolę te grunty. Rybka już jest, proszę państwa, nasza. W ogóle chyba w wodzie idziemy. Tak mi się coś wydaje. O, robi odjazd. Chodź tu. Dobra, to jest jakaś mała ryba. Co to jest? Medal jakiś? No nie, medalowy kleń. O kurde, no to jakiś mały ten medalowy kleń, jak nawet kilograma nie ma, ale walczył całkiem nieźle. W ogóle fajnie by było, jakby jakiś unikat dzisiaj wpadł, bo jest tutaj wiele gatunków ryb, które mają opcję złowienia unikata.
O, jest kolejna na spinning. No i to w ogóle, ludzie, jest już 10. odcinek z tej serii, więc taka okrągła liczba. No i nie wiem, czy się wam podoba. Jeśli się podoba, to napiszcie o tym w komentarzu, bo jak się wam podoba, no to będzie więcej odcinków. Tak to oczywiście działa. Dobra, co obstawiacie? Ja obstawiam, że jest to kolejny kleń. A może? Nie. Ja mówię, że to jest pstrąg, bo za mocny jest na klenia. Odjechał mi strasznie ostro. O nie, mam branie. Mam branie na dzwoneczkach. No to chyba będzie trzeba porzucić tą rybę, bo raczej ważniejsza jest ryba na dzwoneczkach. No nie, uciekła mi na spinningu. Kurczę, już szybko dawaj to. Tu mamy jakąś mega dużą rybę. No może nie mega, ale dużą. Nie, no nie jest to jakaś duża ryba jednak. Ale to nie jest sum. To jest, słuchajcie, jakiś coś pstrągowatego. I medal kolejny. Nie no, ile tych medali? Tym razem medalowy pstrąg europejski. Okej. Okay. No spoko, teraz była akcja, bo ze spinningu ryba spadła, a mamy tutaj. No więc na razie gatunkowo to całkiem spoko. Sporo tych gatunków wpadło. No ale na początku mnie tak zachęciło tym sumem 14 kilo. A teraz już takie trochę mniejsze trybki wpadają. Ale dużo medali strasznie. Ale szybko rybę wyciągnąłem i kolejny medal. Ja nie mogę. Serio, jakieś łatwe tutaj te medale są do złowienia. Ale to był haul normalnie pół sekundy. I kolejna rybka leci do siaty. No i jest ryba na spinning. No i rzucam tak na to. No nie, no. Zaczęła płynąć w moją stronę, no i niestety się spięła, bo był zbyt duży luz na żyłce. Niby te brania są teraz najlepsze, a tutaj nic się nie dzieje, chyba muszę to przerzucić. No bo naprawdę czekam, a tutaj nic. O, coś. Wreszcie jest branie. Widocznie przerzucenie wędki dało radę. Teraz pytanie, czy jest to ryba duża, czy ryba mała? Chyba ryba mała, raczej nie sum, chyba że jakiś bardzo, bardzo malutki. W ogóle pokażę wam coś śmiesznego. Hop. Patrzcie, sum z naszym żywcem we łbie jeszcze. No to jest niestety sum, patrzcie to. Nie, to jest chyba najśmieszniejsza rzecz, w którą w tej grze możecie zobaczyć. Dobra, holujemy go. No niestety jest to sum, strasznie mały. No nie wiem, na początku ta rzeka zrobiła mi nadzieję, że tutaj duże ryby będą, a tu się okazuje teraz, że jakieś małe pierdki biorą. Nie podoba mi się to. O, czyżby kolejne branie? Tak. Coś się brania nagle włączyły, bo dopiero był ten sum. I to będzie co? No to już coś większego trochę. Wyskakuje, czyli dobry znak, że to nie będzie sum. Być może kolejny kleń albo jakiś pstrąg inny. I też takie, co odkryłem ostatnio, to że jak zrobimy tak wędkę, to widzicie tam spada jej zużycie, bo ona się nie gnie w ogóle. Czyli te parametry spadają praktycznie do zera. Nie wiem, czy to wiedzieliście, ale taki fun fact. Proszę się odsunąć, bo tutaj profesjonalista idzie z jakąś wielką rybą. Mamy go. To jest medal. Kolejny pstrąg marburkowy i kolejny medal. To zaraz do tego poziomu kolejnego wbijemy. O, i znowu, no prawie od razu. Jakieś brania się teraz zaczęły. I zacinamy kolejną rybę. I co to będzie? Chyba coś małego tym razem. No niestety chyba będzie to mały sumik. Dokładnie tak. Ale strasznie mało punktów za takiego małego dostajemy. Więc jak już łowić suma, to tylko dużego, takiego właśnie 14 kilo. No nie, i kolejne branie od razu. Ej, to mi się podoba. Tylko teraz by się przydał jakiś znowu sum z 10 kilo. O, to może już będzie coś ładniejszego troszeczkę. No, to chyba też będzie sum, bo na razie nie wyskakuje z tego, co widzę. Tak, to chyba będzie kolejny sum. Tak obstawiam koło 3 kg. Uwaga, tak, to jest sum. Czy trafiłem z kilogramami? Nie, nie trafiłem. 5 kg. Już miałem mówić, że około 5 kg, ale tak sobie pomyślałem, że nie no, 5 kg to nie może mieć. Ale jak widzicie, jestem uśmiechnięty, czyli z ryby się cieszę. Prawdziwy wędkarz cieszy się z każdej ryby. A teraz lecimy po kolejnego, może jakieś inne miejsce zarzucimy. O, na przykład gdzieś tam. No a co do tej karpiówki, no to chyba się z wami zgodzę, że niepotrzebnie to naprawdę kupowałem. No będzie czekała sobie, aż wbije jakiś tam 40 level, wtedy tam mi się taki fajny staw odblokuje i wtedy tam będę fajne karpie łowił, no bo teraz to jest raczej tak zwany useless, niepotrzebne. No ale jeszcze czekam, może nam się coś uda złowić na tą karpiówkę. No coś w tamtym nowym miejscu nie bierze, a widzę, że tutaj brania powoli spadają, więc szybko przerzucam w stare miejsce. Ej, patrzcie, już mam 40 kg. Ej, no to nie, to przenosimy się. Przenosimy się w jakieś inne miejsce, żeby posmakować jeszcze innego miejsca. Zwijamy wędeczki. Zbieramy podpóreczki. Gdzie by tu sobie pójść? Tutaj jest jakiś pomost, możemy na ten pomost wejść? Możemy, patrzcie. Ej, można z pomostu zarzucić? Siup. Ej, można. Patrzcie to.
Ale to chyba nie jest zbyt odpłacalne, więc może zejdźmy na ziemię. Tam w ogóle jakie zamczysko. Może jeszcze jakieś inne sobie wybierzmy miejsce. Tutaj można łodziami wypływać. Może tutaj. O, no takie fajne, tutaj jakaś wysepka. Spróbujmy się tutaj rozstawić. Okej, wędeczki zarzucone tam gdzieś bardziej pod tamten brzeg. No i co, no i czekamy na brania w tym miejscu. No coś chyba sobie wybrałem takie zepsute miejsce, bo długo tu siedzę i nic się nie bierze. Co, serio? Serio właśnie? Powiedziałem, że nic nie bierze i mi zaczęło brać. Aha, a tutaj siedziałem już chyba z 20 minut i kompletnie nic nie było. Ale jednak coś bierze. Czyli tak, to działa. Wystarczy powiedzieć, że nic nie bierze i wtedy bierze. Ale to jest coś małego strasznie. Sum. Nie no, te sumy małe to są nudne strasznie. Bo za nie to nic praktycznie nie dostajemy ciekawego. No to ja myślę, że jednak się stąd zwijamy. I myślę także, że być może sobie w nocy połowimy trochę. Bo brania się tutaj zaraz skończą w dzień. To pójdziemy sobie na nockę. I zobaczymy, jak to w nocy wygląda. No i ja chcę wrócić tutaj, na to miejsce, no bo tutaj mi po prostu brały, a jak biorą, to znaczy, że jest dobrze. O, no i tutaj od razu branie. No właśnie, tak trzeba było zrobić od razu, tutaj po prostu przyjść. No i kolejna mała ryba. Mam nadzieję, że nie sum. To jest jakieś dobre miejsce. O, jest coś wreszcie trochę lepszego. Być może jakiś sum fajniejszy. A nie, wyskakuje. Dobra, dobrze, to nie jest sum. To nie jest sum, więc być może mamy szansę na jakiegoś unikata. Fajnie by bardzo było. No, ciągnie ładnie. Ja obstawiam, że to jest strong marmurkowy, medalowy. Wy sobie też coś możecie obstawić jak chcecie i zobaczymy, kto wygrał. Ale od jazdy robi ładne. No ale ta wędka to był dobry zakup, radzi sobie z tymi rybami. Tylko, że niedługo będę musiał tą wędkę naprawiać, a wtedy to już nie będzie zbyt fajnie. Bo myślę, że naprawa tej wędki będzie kosztowała dobre 3000, to na pewno. No to jest chyba pstrąg, z którym walczę najdłużej dzisiaj, więc liczę na coś fajnego. No już idzie po brzegu, no dawajcie go. Jest, mamy go. Jest medal jakiś. Jest marmurkowy, ja nie mogę, ale zgadłem. Mówiłem wam, medalowy pstrąg marmurkowy. I już bardzo mało zostało do kolejnego poziomu. No i dobrze, no i też mało zostało do wypełnienia całej siatki. Jest branie. I widziałem w ogóle, że mogę sobie już kupić podpórkę na 3 wędki, ale za 60 bitcoinów. Nie wiem, czy to dobra cena, czy się opłaca. O, i tutaj myślę, że mamy jakąś kolejną ładną rybę. No i wracając do podpórki, no to chyba myślę, że sobie na następny odcinek kupię, bo teraz to, no trzeba tą kasę naprawdę zarabiać, ale muszę też sobie kupić kolejną wędkę taką jak ta, albo jakąś inną mocną. No bo naprawdę te ryby nawet tutaj, no to już są całkiem niezłe. A co do tej, którą teraz mamy na haczyku, no to serio, to może być jakaś naprawdę duża. Być może jakiś kilkunastokilogramowy sum. No, chyba tak będzie właśnie. Tam coś się niby plusnęło przed chwilą. Nie wiem, jakby to nie był sum, to no unikat prawie pewny. Ale już jest przy powierzchni, no to jest na pewno sum. Ja obstawiam suma na 100%, ale to będzie jakiś duży. Tak, już widziałem, to jest sum, słuchajcie. Ale medalowy myślę, że powinien być. Już jest blisko, ale nie chce przyjść. O, dobra, mamy go. Tak, to jest sum, ale jakiś ładny. Już widać w wodzie, że jest naprawdę duży. Tak, to jest medalowy sum kolejny. Prawie taki sam jak poprzedni. Cały czas wielka ryba. Moja druga największa ryba w tej grze. No i co, no i to jest już dużo pieniędzy nam daje. No tylko mówię, miejsce nam w siatce zajmuje. Już prawie miejsca nie będziemy mieli. Ale mamy kolejny poziom. Zobaczmy, co tam się nam odblokowało. Nowa siata. Ej, to może jakaś już do 100 kilo. To by trzeba było pomyśleć o zakupie. Pokrowiec jakiś też w sumie by się przydał większy. No i tak naprawdę to jedyne ciekawe rzeczy stąd. No dobra, czyli mamy już 28 poziom, całkiem nieźle. No i tak, teraz zarzucę po jeszcze jedną rybę i no i chyba będziemy musieli zmykać stąd, no bo siata nam się przepełni. Jest wieczór i tutaj jest branie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś gigantyczna ryba, ponieważ mi miejsca w siatce nie starczy i się rozerwie. No i wszystko wypłynie. Ale nie, chyba to jest coś mniejszego raczej. Zapewne sum. Zapewne malutki sumik, dokładnie tak. No spoko. No to mamy jeszcze miejsce w siatce na jakąś kolejną rybę, ale teraz brania już naprawdę strasznie rzadko są. Zresztą tutaj możecie zobaczyć, więc na kolejne branie sobie pewnie trochę zaczekam. Myślę, że możemy sobie teraz już przesunąć na noc, na jakieś tutaj dobre brania. Jak to w nocy wygląda? Właśnie tak. Jestem chyba sam na tym wielkim całym łowisku. Chyba jestem sam. Trochę straszno. Dobra, tylko ta wędka wystarczy, bo na tą karpiówkę to naprawdę nic nie bierze. Więc zarzucamy i czekamy na jakąś nocną rybę. Ciekawe, co tutaj w nocy może brać.
No, jest wreszcie branie, a naprawdę tak długo musiałem czekać, żeby nie wiecie. No i jest to coś z całkiem niezłego, mi się wydaje. Mam nadzieję, że już zapełnimy tym siatkę. No więc co mogę powiedzieć? Ogólnie siatka jest potrzebna tutaj większa niż ta, którą ja mam. No potrzebna jest tutaj taka naprawdę na tych akwenach, które się odblokowywują na wyższym levelu. No to już naprawdę ta siatka powinna mieć z 200 kilo i wtedy to można wreszcie jakoś zarobić. A nawet taka 70-kilowa, którą mam teraz, to jednak jest jeszcze za mała. Coś czuję, że ten sum może być całkiem duży. Nie wiem, czy nam wejdzie teraz do siatki tej pełnej. Dobra, już jest blisko. Chodź tu. Mamy go. I to jest medal kolejny? Co? 8 kilo. Dobra, no to tak średnio, powiem wam, się nam do naszej siatki zmieści, ale możemy go jeszcze zatrzymać, więc siatka jeszcze nie pęknie. Więc taki oto nocny potwór nam wziął, ale ludzie, jestem zaskoczony, tak dużo medali złowiłem w tym odcinku, prawie same medale. Nie wiem, czy tutaj zawsze tak jest, czy co, ale jak patrzyłem na innego gracza, to on wcale tych medali tyle nie nałowił. Więc ja nie wiem, czy jakieś szczęście dzisiaj mam, czy co. Więc dobra, no to co, zmykamy stąd. Zabieramy suma, no i obstawiam, że tak jakoś 5000 dostaniemy. A, 7000. No to zwróciła nam się licencja i troszeczkę kosztu podróży. Straciliśmy około 2000, ale mamy kolejny level, więc w sumie nie jest tak źle. No i mamy kolejny rekord ryby na naszym profilu. No i co, myślę, że to by było na tyle. W przyszłym odcinku też sobie coś fajnego zrobimy. A teraz co, ja się z wami żegnam. Jeśli się odcinek podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Możecie zasubskrybować ten kanał oraz mój główny kanał. A zobaczcie mojego Instagrama Bergarnek. Tam już niedługo będzie konkurs z okazji 5000 obserwujących. A teraz ja już się z wami żegnam, no i widzimy się niedługo. Narka.